Pokój i dobro. Czasami jest tak, że mamy taką ochotę iść do spowiedzi i kawa na ławę, tak wszystko powiedzieć. Tylko do proboszcza nie, bo proboszcz zna, no to może do wikarego, albo pojadę do klasztoru, do woźnik, albo jeszcze gdzieś, gdzie mnie nie znają. Jak przychodzi co do czego, to czasami lęk, jakoś niepewność i to pragnienie, aby nazwać wszystko po imieniu, zostaje. Nieraz bywa, że chcemy się podobać komuś, sąsiadowi, bliskim. Nieraz dzieci się popisują, kiedy przychodzi ciocia albo przychodzi ktoś tam. Jezus nie chce moich popisów. Nie muszę błyszczeć przed księdzem. Jezus dzisiaj obnaża to, co jest we mnie. I dzisiaj Jezus nie ucieka, kiedy to mówi, tylko mówi prawdę o mnie, taka, jaka ona jest. Szukacie mnie nie dlatego, że tylko szukacie, bo nie chcecie pracować. Warto dzisiaj tak popatrzeć, kiedy Jezus mówi mi coś, to czy ja się przypadkiem nie obrażam na Pana Boga? Czy potrafię z Nim być, kiedy mówi prawdę? On nie ucieka od apostołów, nie ucieka od tego tłumu, tylko mówi im, jak jest. Trwając w tygodniu biblijnym, miejmy odwagę bardziej pragnąć Słowa, aby od Niego nie uciekać, aby to Słowo, tak jak wtedy, kiedy w moim Emaus spotykam Pana i to serce zaczyna bardziej pałać, zaczyna bardziej rozumieć, aby w tym Słowie się przeglądać. Pełnić wolę Ojca to być w relacji, być w intymnej relacji z Panem, i ustawić tą relację jako fundament życia. O tym mówi Benedykt XVI. Czy on jest tym fundamentem? Prawdopodobnie tak, bo to oglądasz i chcesz słuchać. Wołajmy, aby tak się stawało każdego dnia. On ze mnie nie rezygnuje. Także nie muszę błyszczeć przed nim, ale zaprasza mnie, abym wprawdzie przed nim stawał. Do zobaczenia.